Halo, halo, witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszego webinaru. Moi kochani, tylko prośba, czy mnie słychać, czy mnie widać, tak szybciuteńko, gdybym mógł dostać informację od Was, już pewno jest. Tak, tak, ok, super, wielkie, wielkie dzięki. Otóż, drodzy Państwo, witam Was serdecznie na webinarze Zespołu Razem w Biznesie prowadzonym w systemie 3927.pl. Ja się nazywam Waldemar Uberna. Witam oczywiście bardzo, bardzo szczególnie osoby, które są dzisiaj pierwszy raz z nami, te, które były wcześniej też na Akademii Zdrowia czwartkowej, a które dzisiaj również chcą zobaczyć, jak wygląda Zena, co to jest ta Zena, jak to wszystko funkcjonuje. No i tych wszystkich z Was, z którymi współdziałamy już jakiś czas. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy spędzić tutaj razem te najbliższe 35 minut mniej więcej. Tak planuję, powinniśmy się w tym czasie spokojnie, spokojnie zmieścić. Otóż, moi drodzy, o czym powiem? Tak szybciuteńko, o czym Wam powiem? Przede wszystkim geneza powstania firmy Zena, kilka słów o produktach, o systemie wynagrodzeń, absolutnie fenomenalnie działającym, i kilka komunikatów promocji aktualności. Te podstawowe sprawy, to jest to, co ujmę. I na tą część taką firmy, produktów i tak dalej, przypuszczam, że poświęcę jakieś 15 minut mniej więcej, 12-15 minut. Później się skupimy na tej części związanej z wynagrodzeniami, jak to wszystko funkcjonuje. Otóż firma Zenoa jest firmą, która właściwie swoje korzenie ma na francuskiej Polinezji. Polinezja francuska, a właściwie cały południowy Pacyfik, to rejon, gdzie właściwie narodziła się Zenoa. Narodziła się 25 lat temu, ponad 25 lat temu, i stało się to wszystko dzięki człowiekowi, który się nazywa John Watsworth. John Watsworth, dzisiaj określany mianem ojciec superżywności, czy ojciec zdrowej żywności, czy ojciec supersoków i tak dalej, to wszystko wynika z tego, że on jako pierwszy wyniósł na światowe rynki tak zwane superfood. Pojawiła się superżywność. To jest pojęcie, które właściwie poprzez niego się pojawiło, ale jak powiedziałem, wszystko się zaczęło 25 lat temu, ponad 25 lat temu w laboratorium Johna Watsworth'a, ponieważ John Watsworth jest z wykształcenia badaczem żywności. Wykształcił się w tym kierunku, pracował w kierunku badania żywności, różnych tam opcji, możliwości, łączeń i tak dalej. I ponad ćwierć wieku temu do jego laboratorium trafi człowiek z informacją o roślinie, która się nazywa Morinda citrifolia, popularnie mówi się na nią noni. Od tego się zaczęła cała historia Zenoa. Najpierw pierwszej firmy, z którą John współpracował, współdziałał, a obecnie Zenoa, która jest dużo jakby, dużo szerzej wychodzi, dużo dalej niż te pierwsze przedsięwzięcie. Więc rozpoczęło się to od takich, no, że tak powiem, próbek pierwszych, które otrzymał, sprawdzał, jak to wszystko wygląda, ponieważ nie było w tym czasie wujka Google, który dzisiaj nam bardzo pomaga we wszystkim. W związku z tym podjął decyzję, żeby lecieć na Polinezję i tam się dokładnie dowiedzieć, jak to wszystko wygląda z tym noni, czy jest to rzeczywiście jakaś tradycja, czy jest to odstosowane i tak dalej. No i kiedy był na Polinezji, przemieszczał się właściwie od chałupy do chałupy, od rodziny do rodziny, z wyspy na wyspę, i dowiadywał się rzeczy niesamowitych na temat stosowania owoców z noni, liści z noni, kwiatów z noni, nasion z noni, no i w ogóle całego drzewa noni. Drzewa, które jest szczególne, owocuje 365 dni w roku. Na tej samej gałęzi owoce są w różnym stadium rozwoju. No absolutnie fenomen, ale nie chcę się na tym może skupiać dokładnie, ponieważ Zenoa to jest dużo więcej niż noni. Noni jest jakby częścią tego wszystkiego. Na podstawie działań Johna Watsworth'a powstał tak zwany przemysł bioaktywny. Przemysł bioaktywny oparty na superfoods, czyli tak zwanej superżywności. John Watsworth 25 lat temu, no niecałe 23 lata, właściwie uruchomił firmę, która rozwijała się w tempie przeogromnym, 5 kontynentów, ponad 70 rynków, standard taki stworzył produktu z noni, napoju z noni. Ja miałem ten zaszczyt wielki, satysfakcję, przyjemność, możliwość poznania Johna Watsworth'a ponad 15 lat temu. Miałem właściwie dzięki temu poznaniu go, możliwość spędzania z nim, właściwie spotykania się z nim kilkadziesiąt razy w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat, na różnych jego sympozjach, konferencjach, spotkaniach. I no i miałem możliwość poznania, jakiej klasy jest to człowiek. Jakiej klasy jest to człowiek, biznesmen, nauczyciel, twórca i tak dalej. No więc jakby to, że za całym przedsięwzięciem, które wówczas stworzył John Watsworth, stał on, było dla mnie bardzo szybko jasne, dlaczego to przedsięwzięcie tak fantastycznie się rozwija, dlaczego
tak mocno, tak duży nacisk jest kładziony na całą stronę badań naukowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w międzyczasie, kiedy John Woolsworth uruchomił to swoje przedsięwzięcie, poprzednie oparte głównie na noni, w międzyczasie kolejni naukowcy odkrywali kolejne tak zwane superowoce. Superowoce, między innymi jagoda acai, która okazała się przeciekawym owocem z okolicy tam Puszczy Amazońskiej, tego całego rejonu Brazylii. Odkryta została na nowo jakby jagoda maki z rejonów Argentyny, Chile. Okazało się, że są fantastyczne superowoce, że mają znakomite właściwości i wiele, wiele innych superowoców. W każdym bądź razie równolegle powstawało coraz więcej firm, które oferowały superowoce, super rozwiązania związane z tym wpływem pozytywnym na zdrowie tych różnych roślin, które dziko rosły, które stosowane były przez dziesiątki, przez setki, tysiące czy wiele tysięcy lat właśnie w różnych rejonach. 3 lata temu podjął decyzję taką bardzo ważną, postanowił cały ten pierwiastek polinezyjski, na którym bazowała ta poprzednia firma, rozszerzyć o pierwiastek azjatycki. I nie tylko, wyjść troszeczkę dalej. W związku z tym zostały firmy, którą stworzył, którą przewodził, którą budował, którą rozwinął do potężnych rozmiarów. Firma dalej działa, dalej funkcjonuje, wszystko jest ok. Natomiast stworzył firmę nową. Stworzył razem z Kimem Mayfieldem, przyjacielem, stworzył firmę, którą nazwał Zenoa. Firma się nazywa Zenoa. Nazwa pochodzi od dwóch wyrazów, od azjatyckiego zen, oznaczającego równowagę, spokój, balans, prawda, i polinezyjskiego noa, oznaczającego rodzinę, szczęście, radość. Powstała ze mną, powstała firma, która dzisiaj jest firmą funkcjonującą na ponad 20 rynkach, na części jeszcze w fazie przedstartu tak zwanego, natomiast na kilku już, że tak powiem, zadomowiona, bardzo duży rynek japoński, południowoamerykańskie rynki, Australia, Nowa Zelandia i tak dalej. Natomiast Polska, my w Polsce jesteśmy pierwszym rynkiem z krajów Unii Europejskiej. Latem zeszłego roku rozpoczął się przedstart na rynku polskim. Jesteśmy pierwszym krajem UE w całej rodzinie Zenoa. Od nas właściwie się to wszystko zaczyna, od nas to wszystko wychodzi na całą Unię Europejską. I to jest ważne w tego typu przedsięwzięciu, to jest bardzo, bardzo ważne. Równolegle z nami wystartowała Rosja, a troszeczkę później Ukraina, no ale mówię tutaj generalnie o krajach unijnych. Tyle jeśli chodzi o samą firmę, żeby tak pokrótce dla tych z Was, którzy jesteście dzisiaj pierwszy raz, żebyście mieli możliwość poznania, co to za firma, co to, jak to funkcjonuje. Kilka słów o produktach, dobrze, ale naprawdę kilka słów. Takim sztandarowym, podstawowym produktem Johna Woodswortha to Nukuhiva. To jest noni nowej generacji, absolutnie fenomenalne noni. W całej tej ścieżce od 1993 roku badań Johna Woodswortha nad noni, poznawania, nabywania wiedzy, jak noni działa, z czym noni działa, jakie przynosi najlepsze efekty, z czym funkcjonuje, ponieważ noni po polinezyjsku to jest wmieszać co? W coś, prawda? Noni samo wydaje się, że jest świetne i tak dalej, ale ono nie daje takiego efektu, kiedy współtworzy napój z kilkoma, czy nawet czasami kilkunastoma innymi składnikami, prawda, innymi owocami. Stąd ta praca Johna Woodswortha poprzez kolejne lata, tworząc kolejne produkty, doszedł do Nukuhivy. Nukuhivy 2017 rok, ta pierwsza wersja Nukuhivy i obecnie 2018, ta udoskonalona wersja Nukuhivy, porównując ilość irydoidów, składników odżywczych i tak dalej, i tak dalej. No jest to absolutnie topowy numer jeden napój na świecie. Natomiast jakie korzyści z tego są? Po co ta Nukuhiva? Szczególnie dla tych, którzy jesteście dzisiaj pierwszy raz. Ważna informacja. Po co nam to noni w ogóle? Otóż przede wszystkim system odpornościowy. To jest pierwsza podstawowa sprawa, bardzo, bardzo ważna. Zdrowe serce, wpływ na ciało i na mózg, właściwie ilość cukru we krwi, czyli wzrost wytrzymałości. To wszystko odgrywa ogromną rolę w naszym organizmie, jeśli jest w równowadze i powiem tobie, mój drogi Andromia, że ja korzystam z noni od ponad 15 lat. 14 lat stosowałem to noni poprzednie, które John Woodsworth oferował, natomiast od czerwca ubiegłego roku korzystam z Nukuhivy. I jeszcze dwóch produktów, o których za chwileczkę powiem, ale chcę ci powiedzieć coś, co jest absolutnie dla mnie fenomenem, co jest dla mnie niepodważalne, co jest dla mnie właściwie podstawą, co jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. 14 lat, oczywiście to moje zdrowie bardzo się mocno poprawiło, miałem jakieś problemy z nadciśnieniem, wiele innych jakichś tam problematycznych rzeczy gdzieś tam było poprzez to życie. W każdym bądź razie to noni, z którego korzystałem te 14 lat, bardzo mocno poprawiło moje zdrowie. Ale od zeszłego roku, od kiedy pojawiła się Nukuhiva, moje samopoczucie, poziom mojego zdrowia wszedł na zupełnie inny poziom. To się wszystko posunęło do przodu nieprawdopodobnie. Skończyłem 1,5 miesiąca temu 60 lat, a czuję się jak młody niedźwiedź na wiosnę. Dokładnie
według tych wszystkich pomiarów, jakichś tam wieków biologicznych i tak dalej, to jestem 30-latek dzisiaj. Energia, samopoczucie, skupienie, chęć działania, nie wiem, wola życia, to wszystko razem jest nieprawdopodobne. Robię sobie co pewien czas, takie dosyć takie, powiedzmy, 3-4 miesiące, robię sobie takie dokładne badania, no bo po prostu lubię. Nie tam, że koniecznie sprawdzam co, jak tam, ale lubię znać ten swój stan. Myślę, że to jest wskazane i potrzebne. I to takie badanie z wymazem krwi i tak dalej. I te wyniki są absolutnie fenomenalne. I to jest coś, co wiem, że to suplementowanie się przez te 15 minionych lat jest tak bardzo ważne. Mówię, ten ostatni rok, kiedy oprócz nuku HIV-y doszły jeszcze dwa kolejne produkty, dosłownie dwa słowa, za chwilkę o nich powiem, to wszystko wyniosło to moje zdrowie na dużo, dużo, dużo wyższy poziom, dużo wyższa jakość. Dużo lepiej się czuję, dużo lepiej, mimo że jestem starszy niż byłem przez poprzednie 14 lat, prawda? Ale tak naprawdę ta jakość tych produktów, ten dobór składników, myślę, że to doświadczenie Johna Woodswortha i całej tej ekipy, tego sztabu naukowców, które z nim tam jest, to wszystko powoduje, że te produkty są po prostu coraz lepsze i na tym to polega, i na tym to polega. Czasami kojarzymy, że jakby smakiem się sugerujemy, czasami się sugerujemy jakąś formą produktu, prawda, i to nas czasami gdzieś tam myli w stosunku do jakości produktu. Natomiast jakość tu jest podstawą, absolutnie jakość jest podstawą i są to produkty, które są absolutnie fenomenem. Tutaj są dwa rodzaje noni, zużyte noni pire, czyli to klasyczne noni, które przez paręnaście lat John Woodsworth stosował do swoich napojów i dodał tutaj absolutny fenomen, dodał coś, co właściwie nigdzie nie jest dodawane, nigdzie w żadnych firmach, to jest temat mocno opatentowany, nektar noni poddany fermentacji w środowisku wody kokosowej. I ten nektar noni stanowi bardzo ważną część tego napoju nuku HIV-a, bardzo ważną część, ponieważ tam jest kilkadziesiąt składników, które są zupełnie nowe, których nie ma ani w noni pire, ani nie ma w noni normalnym pire poddanym fermentacji. Ta woda kokosowa i tutaj te reakcje, które zachodzą, są tak bardzo, bardzo ważne. Ale oprócz noni znajduje się tutaj kilka innych superowoców. Te, które wspominałem, między innymi jagoda acai, bardzo ważna, prawda? A jagoda maki, bardzo ważna. A znajduje się tutaj oczywiście woda kokosowa, jest ananas, jest winogrono Concord. Z tych naszych tutaj znanych owoców jest czerwona malina, jest czarna porzeczka, ponad 1200 aktywnych bioskładników. Gdybyśmy z tych 1200 tylko 8 sobie wzięli tam jakieś, tak jak tutaj na tym przykładzie, w 60 ml nuku HIV-y, prawda? Wzięli tylko 8 z 1200, to możesz, mój drogi, moja droga, rzucić okiem, jaki jest to porównanie, ekwiwalent witaminy A, witaminy C, E, B1, B9, B12 i tak dalej, tak resweratrolu, cynku, daje ta zawartość takiego 60 ml nuku HIV-y. W porównaniu do tego, ile trzeba było tych warzyw czy owoców spożyć, no zakładając, że one mają rzeczywiście wartość, bo dzisiaj wiemy, jak to wygląda. Ponadto 60 ml nuku HIV-y to jest 5 takich porcji warzyw i owoców, równoważnik, ekwiwalent 5 porcji warzyw i owoców, znakomite dla dzieci, znakomite dla dorosłych. Dobra, tyle, bo nie chcę tak za mocno o produktach opowiadać. Osoba, która Cię tutaj zaprosiła, mój drogi, moja droga, na pewno dużo Ci opowiedzi swoją historię i będziesz mógł to wszystko poznać. Chciałbym, żeby tutaj na tym dzisiejszym moim webinarze generalnie, żebyś mógł poznać, co tutaj mamy i przede wszystkim też spojrzał na cały plan wynagrodzeń, który jest fenomenalny, absolutnie nowa jakby dziedzina networkowa. Tworzy się. Drugim produktem z tej trójki całej są jedno i wielo nienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe omega. I tutaj w takich 90 kapsułeczek, które znajdują się w tym opakowaniu Korker, każda z tych kapsułek zawiera omega 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11. Wow, nie? Mówimy często omega 3, omega 3, 6, omega 3, 5, tam jakieś, prawda? Natomiast tu jest kompletomek praktycznie. Kompletomek, gdybyśmy spojrzeli, po co nam te omegi, tu jest taki słupeczek pokazujący, ile czego jest, prawda, jak to wygląda w proporcjach, w każdej takiej kapsułeczce, 90 takich kapsułeczek jest, więc przede wszystkim wpływ na zdrowie serca. To są te kwasy tłuszczowe omega, bardzo ważne, odgrywające ogromną rolę. Wpływ na zdrowie komórki, błona komórkowa, która przepuszczała, odpowiednio elastyczna, włosy, skóra, wpływ na zdrowie mózgu, na stawy, na trawienie, absolutnie bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa, bardzo ważna sprawa. I teraz, z czego pochodzą te omegi, to też, no może nie będę tutaj tego czytał, mój drogi, moja droga, może rzucić okiem tylko z jakich owoców, z jakich tutaj roślin pochodzą te składniki. Jest tu owoc noni, oczywiście jest tu olej z nasion chia, składnik paru omeg, olej z nasion żurawiny, z nasion granatu, gdzie jego dorsza arktycznego, gdzie jest omega 1, 3, 4, 11 i szakłak morski, czy jest to odmiana rokitnika, może w ten sposób, gdzie jest omega 7, prawda? I trzeci produkt, trzeci bardzo ważny produkt, to jest produkt, który możemy określić wyzwalaczem zmagazynowanej energii.
Takim dużym problemem, jeśli chodzi o nasze zdrowie, to są cukry proste. Dzisiaj w miarę jakby lat świadomości rosnącej spożycie takiego białego cukru klasycznego, takiego białego, jak w tych kilogramowych torebkach widzimy, spada. I to bardzo cieszy. Ja kiedyś szukałem takich danych i byłem bardzo ucieszony, mówię, ale fajnie, jednak tak myślałem, że ten spożycie cukru rośnie, ono spada, no ale to był taki mały zwód w tym, że tak powiem, wszystkim, prawda? Pewna tajemnica, bo okazało się, że spożycie cukru przetworzonego, tego prostego, ale w postaci właśnie takiej przetworzonej w różnego rodzaju produktach, nieprawdopodobnie rośnie. Spożywamy tego cukru z roku na rok coraz więcej. Jakby największym problemem są te cukry proste, które tak naprawdę zamieniają się potem w szklankę tłuszczową, prawda? One tworzą całą masę problemów. Od oczywiście otyłości i tak dalej, poprzez całą masę różnych rzeczy. Natomiast tutaj mamy tak zwaną salację reticulata quercetin. Tak to się nazywa. Po co nam ta salacja i czym ona jest? Za chwileczkę powiem. Pierwsza rzecz, stabilizacja wagi. Jest takich 60 kapsułek, stabilizuje wagę. Wpływa na poziom cukru we krwi, bardzo to ważne, dodaje nam energii, ponieważ działa bardzo dobrze na mitochondria, na te nasze elektrownie komórkowe. Wpływa na zdrowie mózgu, no i młody wygląd. Z czego są, co w tych kapsułeczkach jest? Jest tutaj roślina, właściwie łodyga starta rośliny Salacia reticulata, która rośnie na Ceylonie byłym, czyli Sri Lance obecnej oraz w Indiach, stosowana w medycynie ajurwedyjskiej przez setki lat. Jest kora cynamonowa, nasiona kozieradki, kwercytyna, resweratrol, kwas alfa-liponowy, te wszystkie alarginina, karnityna, glutamina, koenzym Q10, owozuszkiego melona, czyli składniki fenomenalne. Bardzo, 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 bardzo ważny produkt. Bardzo przydatny, bardzo potrzebny i świetnie współgrający z kwasami omega, prawda, świetnie współgrający z nuku HIV. Te trzy produkty to jest takie trio zdrowia, absolutnie suplementów, z bardzo wysokiej półki. Moim zdaniem to jest topowa w tej chwili światowa półka suplementów. I podoba mi się jakby filozofia Johna Watsworta, ponieważ ona nie polega na tym, żeby zrobić 35 produktów suplementów albo 50 suplementów różnych, różnistych, tylko tak jak powiedział, będzie ich kilka, ale będą spełniały podstawowe role. Ta trójka jest absolutnie jakby podstawą. I to jest to. I teraz, mój drogi, moja droga, oczywiście są dwie opcje. Dwie opcje w tym naszym przedsięwzięciu, bo można być klientem, klient korzysta z produktów, jest ok i świetnie, korzysta z tych produktów, stosuje je, jest happy, pomagają mu, działają, a można też być konsultantem. Konsultant korzysta z produktów oraz rozwija sieć klientów i konsultantów, dzięki czemu uzyskuje dochód, a tym dochodem może sobie znów kupować produkty, mało tego, może sobie poprawiać styl życia, standard życia, więc są dwie opcje. I teraz to, co za chwileczkę powiem, do czego przejdę za momencik, to przejdę do planu wynagrodzeń, do tego, jak wygląda plan wynagrodzeń w Zenoa, który jest absolutnie rewolucyjnym planem, absolutnie fenomenalnym planem, poprzez swoją prostotę z jednej strony, a drugie poprzez to, że praktycznie płaci za wszystko. Płaci za cały obrót, który robimy w swoim biznesie. Musimy zadbać o proporcje oczywiście. Jest to nowy plan, nowy rodzaj planu, bo do tej pory były plany typu najpopularniejszy schodkowy z oderwaniem, to są te cała masa firm, prawda, tym się robiła takie plany, były plany, czy są dalej plany typu Matrix, jest plan typu Unilevel, jest plan binarny, natomiast nasz plan nazywamy planem trynarnym. Trynarny, budowany jest na trzech nogach albo trifinity, mówimy, dlatego że on jest tak naprawdę do nieskończoności. Także, mój drogi, moja droga, przejdę teraz szybciutko do tej części związanej z planem, z programem, chyba że w międzyczasie się pojawiło jakieś pytanie, ktoś tam chciałby coś tutaj usłyszeć i ma jakieś tam wątpliwości. Ja mówię, przepraszam, że ja tak szybko przez te produkty się ślizgam tutaj, ale nie chciałbym, no wiadomo, mamy jakiś taki, wszyscy siedząc za pulpitami, za ekranami, mamy taki pewien ograniczony czas wytrzymałości, umysłu, szczególnie kiedy ktoś już był w pracy, zamknął swój biznes dzisiaj i tak dalej, dlatego nie chciałbym przeładować informacją tej dzisiejszej prezentacji. Poza tym ona również będzie rozesłana do każdego z Was w postaci mailingu dzisiaj, gdzieś za jakieś półtorej, dwie godziny nagranie z YouTube'a, bo oczywiście nagrywam ją. Teraz, mój drogi, moja droga, pokażę, jak wygląda sam plan wynagrodzeń Zenoa, dobrze? Bo to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa. Coś tu na czacie się pojawiło. Będą w przyszłości dokładnie omawiane. Tak,
Bardzo dziękuję Ci, Zuzieńko. Tak, będą bardzo dokładnie omawiane. Znajdziecie Państwo super informacji na ten temat. Tu jakby nie ma obawy. To jakby tu w tej mojej prezentacji chcemy zmieścić jakby to wszystko. I teraz przejdę do planu wynagrodzeń. Dobrze? Plan wynagrodzeń aktualny od 1 września tego roku, teraz, prawda? Plan wynagrodzeń, który, jak powiedziałem Wam, moi drodzy, jest absolutnie rewolucyjnym planem. Zaraz zobaczycie dlaczego. I jestem przekonany, że jest to plan, który nadaje całej branży network marketingowej nowy wymiar. Nadaje jakby nowe spojrzenie na to, w jaki sposób firma powinna wypłacać pieniądze. Okay? Dlatego, że z firmami to jest różnie, prawda? Firmy się szczycą, że mają ileś form wynagrodzenia, tyle i w ogóle, prawda? I często ci dystrybutorzy, ci konsultanci są tacy podekscytowani, bo jest tyle legendy, no a tyle rzeczywistości później w tym wszystkim, prawda? Natomiast tu nie chodzi o to, ile jest form wynagrodzenia, to nie chodzi o to, że ktoś tam powie procentowo, to my płacimy 50%, albo my tam płacimy 60%, prawda? Widziałem taki, co mówią, że 80% płacą, prawda? Bo to jakby, to są tylko słowa. Tu chodzi konkretnie z obrotu, jaki generujesz ty ze swoją organizacją, ile ty uzyskasz pieniędzy miesięcznie, okej? Okay? To jest podstawowe, to jest najważniejsze. Masz jakąś organizację, ileś pieniędzy miesięcznie powinieneś uzyskać? I to jest dla ciebie najważniejsze. Ile tam po drodze jest tych poprzeczek, tych warunków, tych kwalifikacji, które ci tam coś odcinają, bo masz do tego poziomu tylko, bo masz tylko stylu nóg, czy z większej, czy z mniejszej nogi i tak dalej. Przechodzę na naszego planu, jak on wygląda. Mamy podstawowe, właściwie już nie cztery zestawy, tutaj mam cztery zestawy, ale mamy podstawowych w tej chwili takich siedem zestawów, bo ten pierwszy stupunktowy, który widzisz po lewej stronie, jest w kilku wersjach. To jest taki, że są dwa korkery, dwa SRQ, to kosztuje 120, no niecałe $130 i daje 100 punktów. Są też cztery korkery albo cztery SRQ i to kosztuje wtedy $134 mniej więcej, tam $5 chyba więcej i daje też 100 punktów. I jest też taki zestaw za 100 punktów, dwie nukuhiwy tylko. Z tym, że one tam drogo wychodzą, bo to wychodzi $139 bodajże, dwie nukuhiwy. Ale to jest ten pierwszy zestaw 100 punktowy. Dlaczego mówię, że to jest takie ważne? Bo 100 punktów to są kwalifikacje. Od 100 punktów zrobionych w kółku kwalifikuje się do wynagrodzeń, które będziesz mieć. Okay? Teraz patrzymy w dół troszeczkę. Mamy 169, czyli $170, to jest 120 punktów i to są dwie nukuhiwy korker i SRQ. Potem mamy $190 niecałe, daje 125 punktów, to są cztery nukuhiwy i zestaw formalnie najdroższy, ale najbardziej ekonomiczny, bo $220, 150 punktów, są cztery nukuhiwy, korker i SRQ. I tutaj jakby ten produkt pojedynczo wychodzi najtaniej, bo w granicach tam jest chyba bodajże 130 zł mniej więcej, 130, 135, prawda, każdy z tych produktów, gdybyśmy to policzyli. I teraz jak plan funkcjonuje, jak plan wygląda? Parę takich założeń na początku, tych podstawowych zasad, może tak nie założyć, zasad, prawda? Pierwsza rzecz, budujemy minimum trzy nogi. Obrót osobisty 100 punktów, to jest podstawowa sprawa. Budujemy minimum trzy nogi. To jest bardzo ważne, że budujemy trzy nogi. Na początku, w pierwszej fazie możemy dwie budować przez jakiś czas i będziemy też mieć wynagrodzenie. Takie trzy poziomy będą, pokażę. Ale od początku myślmy o trzech nogach przynajmniej. Możemy budować 4, 5, 6, 8, 10, jeżeli chcemy, nie ma problemu. Ale minimum trzy nogi, to jest ten pierwszy warunek i minimum 100 punktów w swoim tak zwanym kółku. Druga rzecz, dowolną szerokość możemy budować, czyli minimum trzy, ale szerokości możemy budować dowoli, będziemy mieć ze wszystkiego zapłacone, ok? Trzeci warunek bardzo ważny to dowolna głębokość, czyli tu nie tak, że do czwartej będzie się tylko coś liczyło, albo do szóstej będzie się coś liczyło, albo do ósmej będzie się coś liczyło, a potem to już jak się uda tylko, prawda? Nie. Dowolna szerokość, dowolna głębokość, minimum trzy nogi. Następna rzecz, liczy się cały obrót. Wszystko, co zostało zrobione, ty osobiście plus cała twoja organizacja liczy się do twojego wynagrodzenia. Cały obrót. Nie ma tam odcięcia żadnego, gdzieś tam na dole, z boku i tak dalej, tylko liczy się cały obrót. Cały obrót wchodzi w to wyliczenie twojego wynagrodzenia. Bardzo ważne to jest. I kolejna sprawa, twój obrót zalicza się do tak zwanej trzeciej nogi. To tak jakby gwoli wyjaśnienia będzie za chwileczkę jasne. To są te podstawowe założenia planu. Teraz szybciuteńko. Tak wygląda ta podstawowa część planu. Ta, która jest tą bazową, główną. I teraz tak, to jest taki pierwszy etap, dobrze? I tutaj właściwie możemy to budować na dwóch nogach. A tak naprawdę to nawet na jednej. Mamy i kogoś pisaliśmy, już się kwalifikujemy na ten training 1. Jeżeli robimy 300 punktów, mamy $10. Zawsze, nie w pierwszym miesiącu, zawsze, zawsze.
Okay. Jeżeli robimy 600 punktów z organizacją, mamy zawsze 25 dolarów wpłacone. Zawsze. Jeżeli robimy 900 punktów z organizacją swoją, w każdym miesiącu mamy 50 dolarów. Tu zagwarantowane 100% zawsze wypłacone. Bo zrobiliśmy 900 punktów. Nasz obrót plus nasza organizacja. I teraz się zaczynają poziomy od Zen 1 do Zen 12 i potem już takie bardzo, bardzo mocne. Przy Zen 1 to jest 1500 punktów zrobiliśmy z organizacją. Mamy 125 dolarów wypłacone. Przy 2500 przekroczonych punktów mamy 250 każdego miesiąca. Przy przekroczonym 4500 mamy 450 dolarów każdego miesiąca. Jeżeli przekraczamy 7500 punktów, tam punkty widziałeś, 100 punktów osobiście, może być 125, może być 150, prawda? To jest 800 dolarów. 15 tysięcy punktów daje nam 1600 dolarów, takie gwarantowane, zawsze wypłacone. To jest ta różnica tego planu od innych, że te pieniądze po prawej stronie są gwarantowane. Przy 25 tysiącach 3200. Potem 45 tysięcy daje 5 tysięcy dolarów, 75 tysięcy daje 7 tysięcy dolarów, 125 tysięcy punktów daje 10 tysięcy dolarów. Chcę, żebyś zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego. Tutaj jest procent, jaki jest wypłacany z obrotu twojej organizacji. Okay? I w większości firm ten procent z obrotu organizacji, który robi, punktowy oczywiście, bo to tak zawsze te punkty są tak przeliczane, że tam wiadomo, że nie może wchodzić cło, nie mogą wchodzić podatki w to, to wynosi z reguły 3%, 5%, 4%. Jeżeli 7% wynosi, to jest po prostu fenomen. Natomiast my mamy tutaj absolutnie rekordowe te w procentach wypłaty, a szczególnie na tych poziomach, kiedy ten biznes zaczyna ci przynosić już taki naprawdę porządniejszy dochód, no bo zaczynając od tych 250 dolarów, to już jest fajne wsparcie, potem 450 dolarów, to już jest super wsparcie miesięczne, jak najbardziej. 800 dolarów to jest naprawdę top, a 7,5 tysiąca punktów to nie jest jakaś potężna organizacja. To jest bardzo ważne. I wszystko się liczy, jak mówię. Wszystko, w każdej głębokości. Jakieś tam poprzerywane, ten kupił, ten nie kupił, ten kupił, ten nie kupił. Nieistotne. Nieistotne, to nie gra roli. To jest pierwsza forma wynagrodzenia i ona dochodzi do 50 tysięcy dolarów. Okay? Do tej opcji do 50 tysięcy dolarów. To jest ta fundamentalna, to jest gwarantowany dochód każdego miesiąca, jeżeli zrobiłeś taki obrót. Potrzebujesz zachować tylko proporcję, że główna noga nie może przekroczyć 60% całego obrotu. Okay? To jest bardzo ważne, tak? Bo to jest taka podstawowa rzecz, że ta główna noga twoja, dominująca, nie może stać na jednej nodze. Muszą to być trzy nogi i ta główna noga nie może być większa niż 60%. Okay? To jest istotne, bardzo istotne. Kolejna forma, która dochodzi, to kwartalny wypłacany tak zwany bonus strumieniowy. Co kwartał wypłacany jest bonus strumieniowy od poziomu Zen 4. Okay? I to są dobre pieniądze, ekstra, każdego miesiąca, co kwartał, na koniec kwartału kalendarzowego wypłacane są, w kolejnym miesiącu wypłacane są kolejne pieniądze. I trzecia forma wynagrodzenia to jest tak zwany promocyjny bonus startowy. Mamy w tym miesiącu fenomenalny ten bonus startowy we wrześniu, bo wynosi on 40%. 40% od punktów, które ludzie robią w twojej organizacji, nowo wpisani. I teraz zobacz, co się dzieje. Patrz. Jeżeli wpisałeś osobę, która zrobiła 100 punktów, bo kupiła ten zestaw, a może 4 korkery, może 4 SRQ i tak dalej, wpisałeś w tym miesiącu, za nas zapłaci ci 40% z tych 100 punktów, 100 dolarów generalnie. To będzie 40 dolarów, licząc, ja tutaj przeliczyłem dolara na bodajże 3,7 chyba, tak go liczyłem tutaj, no bo on tak się waha, 3,75, 3,65 i tak dalej, to 148 zł. Zobacz tutaj, jeżeli ktoś kupił zestaw za 120 punktów, wpisałeś kogoś zestawem za 120 punktów, to 40% ze 120, 48 dolarów, czyli 178 zł. Z tytułu wpisania takiej osoby, to masz naliczone. Jeżeli ktoś wystartował z czterema nukuhiwami, 125 punktów, to jest 50 dolarów te 40% z tych 125, 185 zł. No i w końcu, jeżeli wpisałeś kogoś, kto zrobił 150 punktów w tym miesiącu, masz 40% ze 150, to jest 60 dolarów, to jest 222 zł. Opłaca się w tym miesiącu wpisywać nowe osoby. W każdym się opłaca oczywiście, ale w tym miesiącu jest to fenomen. Mało tego, te nowe osoby również dadzą ci poziom awansu tutaj, ok? Również te pieniądze dostaniesz tutaj, prawda? Bo wpiszesz, powiedzmy, ty zrobiłeś 150 punktów, wpisałeś 3 osoby po 150 punktów, masz 600 tutaj, no to jeszcze 25 dolarów dodatkowo dostaniesz, ok? Także to jest to, co chciałbym tutaj pokazać. Kolejna bardzo ważna rzecz, w tym miesiącu również, dla nas istotna, są dwa nowe produkty, które Zenon wprowadza w Stanach Zjednoczonych 1 października. U nas oczywiście to będzie z czasem. Jeden to jest GoTime
On służy jakby mocno dobrej, znaczy więcej będziemy też o nich mówić, też nie chcę się skupiać, bo jeżeli ktoś zrobi 300 punktów w swoim kółku w tym miesiącu, czyli raz zrobił tam zakup na 150 i może za tydzień czy za dwa znowu zrobił zakup za 150, a może zrobił 3 razy po 100 punktów, no nie ma, ale 300 punktów we wrześniu, to w październiku te dwa produkty nowe dostanie za free, generalnie tylko w cenie dostawy, ponieważ to idzie ze Stanów, więc 25-9 dolarów to jest cena dostawy tych dwóch produktów i dostanie je w październiku jako promocję, wynik promocji za te 300 punktów, które zrobił we wrześniu teraz. Tak wygląda plan. Tak wygląda plan, mój drogi, ma droga. Ja jeszcze może powtórzę to, co jest tutaj najważniejsze, dobrze? Przejdę tutaj do tej opcji, taką powiększoną tobie pokażę. Jeżeli zrobiłeś 300 punktów, powiedzmy, że zrobiłeś 150 i wpisałeś osobę, która zrobiła 150, masz 300, no to masz 10 dolarów. Jak wpisałeś osobę, oczywiście w tym miesiącu, raz zrobiłeś 150 punktów, to jeszcze dostałeś 60 dolarów dodatkowo. Ale ja mówię tylko o tej formie, bo ta forma, jeżeli tam jest forma fast startu, czyli szybkiego startu, no to ona jest, powiedzmy, jednorazowo wypłacona. Natomiast ta forma jest wypłacana miesiąc w miesiąc, miesiąc w miesiąc. To jest forma budowania zamożności. O to chodzi. Jeżeli masz 600 punktów zrobione, to masz 25 dolarów. Jeżeli masz 900 punktów zrobione, to masz 50 dolarów. Zawsze, zawsze. Bo to jest bardzo ważne, bo że w bardzo wielu planach jest tak, że ludzie, którzy tam pierwszy zakup zrobili, zarobili fajne pieniądze, może jeszcze drugi zakup tam u nich był, to jeszcze jakieś pieniądze były, a potem się okazuje, że według innego rodzaju planu są mierzeni, że tak powiem, i robią coraz większy obrót, a pieniądze wcale nie rosną. I to jest problem wielu firm marketingowych. Problemem wielu, wielu firm marketingowych są, jakbym to powiedział, lokomotywy marketingowe. To są ci ludzie, znaczy, no, że może być, że mówię, lokomotywy. To jest ta średnia klasa marketingowa. To są ludzie, którzy są wierni firmie, spędzili z nią sporo czasu, robią obrót rzędu, nie wiem, 5 tysięcy punktów, 8 tysięcy punktów, 10 tysięcy punktów, tak mówię, taka, to bym już przyrównywał, 15 tysięcy punktów i właściwie mają ten dochód marny. Mają ten dochód marny, bo tam w tych planach są rabaty osobiste, czyli jak ktoś kupił, nie wiem, 3 skrzynki, to za drugą, trzecią ma jakieś ekstra pieniądze. W ten sposób plan jest uszczuplony. Czyli plan nie jest skierowany na tego, który buduje, a skierowany jest jakby zupełnie bardzo rozproszony, może tak. Natomiast ten plan jest tutaj świetnie ustawiony. I jeżeli będziesz miał okazję, czy miał okazję poznać go, poczuć jego działanie, będziesz podekscytowany, będziesz podekscytowany. Absolutnie, nie? Jak mówi ten, będzie pan zadowolony, będzie pan zadowolony. Nie tak, oczywiście. Nie, to oczywiście żart. Natomiast to jest najważniejsze, że cały obrót wchodzi w, liczy się do twojego wynagrodzenia. Jednak oczywiście potrzebujesz zachować tą proporcję. To jest ważne, prawda? Czyli 60% główna noga, żeby nie stać się na nodze głównej. Ten środek jest wprowadzony wszystkim po to, żeby była zachowana sieciowość. Bo gdyby tego nie było, tego warunku nie było w środku, no to wtedy byłaby piramida, prawda? Bo wtedy by znaczyło, że kto wszedł pierwszy, to zawsze będzie miał większy obrót, zawsze więcej zarobi niż pod nim, prawda? A tak nie może być w marketingu. Na tym polega marketing, że ktoś, kto wszedł po tobie później albo gdzieś tam za jakiś czas, może dużo więcej zrobić niż ty zarabiasz. Po prostu więcej pracuje, lepszą organizację rozwinął. Na tym polega sieciowość w networku, prawda? I teraz zobacz, wchodzisz na poziomy Zen, bardzo ważne. Zen 1, 1500 punktów, 125 dolarów. Zen 2, 2500 punktów, 250 dolarów. Zawsze, ilekroć jest ten obrót zrobiony. Zen 3, 4500 punktów, 450 dolarów. Tu się zaczyna jazda prawdziwa, bo tu już są naprawdę fajne pieniądze. Przy 7500 punktów masz 800 dolarów, przy 15 tysiącach jest 1600, 25 tysiącach 200 dolarów, nie? No to przenóżmy to razy te 47, to są naprawdę poważne pieniądze. I tak dalej, 4500, 5000 dolarów, 7500, 75 tysięcy, 7500 dolarów, 125 tysięcy, 10 tysięcy dolarów. To jest fenomenalne poziomy, absolutnie fenomenalne poziomy i wierzę, że wielu z Was, którzy tutaj jesteście z nami na tym webinarze, wielu z Was spokojnie, budując to przedsięwzięcie sobie na boku, osiągnie poziom Zen 4, Zen 5, Zen 6, Zen 8 czy Zen 9. Niektórzy pójdą dalej, ale to są naprawdę, naprawdę dobre pieniądze, naprawdę dobre pieniądze. I plan jest, mówię, banalnie prosty. To na tym polegało, że ten plan był prosty, żeby łatwo było ocenić, zobaczyć, ile zarobię tych pieniędzy z góry. Mogę od razu powiedzieć, miesiąc się skończył, ja wiem dzisiaj, ile zarobię pieniędzy, prawda? Wiem, dokładnie, po tym. Bo zrobiłem obrót z zespołem tak i tak to wygląda, taka będzie miesięczna wypłata. No plus tam, że startowy dojdzie, czy kwartalny może dojść, to jeszcze są dodatkowe ekstra pieniądze. Ale to jest to, co jest tak bardzo ważne. I oczywiście mówię, no to idzie oczywiście dalej, jak mówię, na tym się nie kończy, no bo potem są te poziomy już takie 200 tysięcy, 300 i tak dalej, 12 tysięcy, 15, 20 do 50 tysięcy dolarów.
I teraz, mój drogi, moja droga, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż w marcu, na początku marca, będzie mieć wydarzenie w Budapeszcie. Wydarzenie w Budapeszcie to będzie spotkanie europejskie z ENOA. Z wielu krajów przyjadą ludzie, przyjedzie prezydent firmy John Wadsworth, przyjedzie paru innych ludzi bardzo ważnych, przyjadą naukowcy z ENOA i tak dalej, i tak dalej. I ta impreza w Budapeszcie jest również promocyjną imprezą. To znaczy, jest otwarta dla wszystkich. Tu nie trzeba będzie mieć jakiegoś poziomu specjalnego, żeby się na nią kwalifikować. I podjęliśmy z firmą taką decyzję wspólnie, że ponieważ jest to impreza dla wszystkich, w związku z tym firma opłaca połowę i my opłacamy swoją połowę. Ale żebyśmy nie byli obciążeni finansami, to firma tak zrobiła, że jeżeli ktoś zrobi Zen 1, kwalifikacja trwa teraz od września. Jak ktoś zrobi Zen 1, dostaje $25 na tą imprezę. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, w każdym miesiącu po 25. Zen 2 dostają po $50 na tę imprezę. Zen 3 dostają po $75 na tą imprezę. Czyli o tyle się zmniejsza ten koszt udziału. Zen 4 odpowiednio $100, 125, Zen 6 $150. Prawda? Jeżeli ktoś tam Zen 1 w jednym miesiącu, Zen 2 w drugim, Zen 1 w trzecim, no to będzie 25, 50, 25, prawda? Czyli generalnie okaże się, że ten wyjazd na tą imprezę będzie zupełnie za free. Oprócz tego oczywiście zarabia się tutaj pieniądze. I ja myślę, że to byłoby chyba wszystko, co chciałbym powiedzieć. Na koniec chciałbym Tobie jeszcze powiedzieć o tym, spójrz na to. Ja wiem, że tu jest dużo cyferek, ile się może wydawać, kurczę, no mówisz, że to prosty plan, a to jest kupę cyfr. Nie martw się tym. Spójrz na te główne dwie rzeczy. Ta i ta. To są te dwie główne rzeczy. To jest obrót, a to jest dochód. To jest obrót, to jest dochód. To jest obrót, to jest dochód. Wszystko na ten temat. Tak to wygląda. To nie jest szacowany dochód, to nie jest, że może w jednym miesiącu tak, a w innym tak. Zrobiłeś, nie wiem, 4,5 tysiąca punktów, no to w tym miesiącu będziesz miał 450, ale potem znowu zrobiłeś, przekroczyłeś 4,5 tysiąca punktów, no ale w tym miesiącu będziesz miał tylko $200 na przykład, nie? Bo tam niektórzy podwójne zamówienia zrobili, inni potrójne, bo tam coś wyszło ci poza piąty poziom, czy poza szósty. No tak jest w większości planów. Tu tego nie ma. Pamiętaj tylko o proporcje oczywiście. Główna noga nie może przekroczyć 60%. To jest jakby ten fundament najważniejszy tutaj. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, z chęcią tutaj odpowiem. Natomiast dla tych z Was, którzy mają dzisiaj jeszcze siłę na to, żeby troszeczkę posłuchać o dobrym starcie w Zenoa, o tym, jak naprawdę dobrze wystartować i na czym się skupić, co jest nam potrzebne, bo w końcu to jest biznes. Jakby potrzebujemy to rozumieć, że to jest biznes, to zapraszam Was na dzisiejszy Zoom. Ten Zoom będzie punkt godzina 9. Punkt startujemy godzina 9. Krysia, bardzo dziękuję, Krysiu. Krysia podała tutaj adres tego Zoomu. Zobaczcie. Punkt 21. Rozpoczynamy Zoom. On potrwa jakieś 25 minut, może do 30, może nawet nie, ale punkt 21 go rozpoczynamy i będzie tam trochę informacji od Zenoa, takich networkowych ważnych informacji dotyczących właśnie jak budować to przedsięwzięcie, na czym się skupić, jak sobie poradzić w tym, jak dobrze wystartować. Będziemy o tym dzisiaj mówić, będziemy o tym dzisiaj tutaj opowiadać na tym Zoomie za chwilkę. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, a właściwie dwie połączone. Zapraszam za tydzień w poniedziałek również o 20 na kolejny webinar, tak jak tu dzisiaj widzieliście. Bardzo Was zapraszam na czwartek i zaproście wielu ludzi na czwartek tutaj na ten sam adres, na którym dzisiaj jesteście, na Akademię Zenoa, na czwartą część już Akademii Zenoa i będzie to pani magister Barbara Karpińska opowie nam o mikrobiomie i odżywianiu. Przeciekawa tematyka, będziemy naprawdę mieli znów kolejną porcję świetnej wiedzy o 20 w czwartek. Bardzo ważna rzecz. I zanotujcie sobie w kalendarzach, 6 października w Łodzi mamy taki bardzo ważny element Akademii Zdrowia, bo mamy konferencję zdrowia. Na stronie zenoa.pl, którą pewno Krysia też już podała, tak jest, tematem będzie stres. Jest to 6 października, będziemy mieć wspaniałych wykładowców z tytułami profesorskimi, z tytułami doktorów nauk medycznych, tak dalej. To będzie naprawdę fenomenalne spotkanie, bardzo ważne, na żywo, na stronie Zenoa.
Właśnie będzie mówić o odżywianiu. Tak, na stronie zenoa.pl macie formularz rejestracyjny dla wszystkich gości, wszystkich, którzy nie są przedsięwzięci i tak dalej. Wstęp jest free, bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować, ponieważ musimy wiedzieć, ile tam wam wtedy tej kawy zamówić, jakiegoś ciastka i ta, o właśnie, tak, jak piszę, każdy przygotować kawę i ciastko. Potrzebujemy wiedzieć, kto będzie, prawda, i jak będzie sala pasowała. Dobrze, Basiu, to okej, okay, tak, czyli będzie odżywianie w czwartek, będzie odżywianie w czwartek, także super, to jest bardzo ważne na Akademii Zenoa. Natomiast konferencja zdrowia Zenoa 6 października, czyli właściwie bliziutko, tak patrzę na kalendarz, tam zostały raz, dwa, trzy, no 4 tygodnie. Rejestrujcie się, tam się możemy spotkać na żywo, możemy sobie dużo porozmawiać. Będziemy chcieli oczywiście zostać i pewna część osób zostanie jeszcze potem na nocleg i do niedzieli i pogadać sobie i o marketingu, i o różnych rzeczach związanych z Zenoa. I ponieważ jest to bardzo gorący czas, firma bardzo mocno osadza się już tutaj na rynkach europejskich, w Polsce. Zresztą będzie mieć ten centralny magazyn dystrybucyjny na całą Europę. W każdym razie tyle z mojej strony. Ta 20-minutowa przerwa dla tych, którzy z Was, którzy wejdą później na nasz Zoom, a dla tych z Was, którzy nie wejdą, życzę miłego wieczoru. Jak wiecie, wrzesień dalej chce być 26, 28 czy nawet 30-stopniowy, czyli nie chcę lata odpuścić. No i dobrze, niech będzie. Chyba w całej Polsce nawet tak, nie? No bo to wiem, że u nas to na 100%. Dzisiaj już był dzień bardzo gorący, noce zimne, ale dni bardzo gorące. Jeszcze kawałek wieczoru zostało. Wszystkiego dobrego. Jak mówię, do zobaczenia na Zoomie z tymi, którzy chcecie troszkę posłuchać paru rzeczy, jak budować przedsięwzięcie, a z tymi, którzy już to jest jakby odpuszczacie sobie. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia. Ktoś coś napisał, ale chyba napisał, że już. Dziękuję bardzo. O, dobrze. Myślałem, że jeszcze coś tam będzie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Waldek Uberna. Hej.